Witam serdecznie w kolejnym odcinku Bez Tabu, programie, w którym rozmawiamy o różnych aspektach życia erotycznego. Homoseksualizm to orientacja seksualna, która pozostając w mniejszości, nadal budzi wiele pytań i to nie tylko wśród samych homoseksualistów. Na wasze maile odpowiada specjalista seksuolog dr Andrzej Depko. Dzień dobry. Panie doktorze, no nie ukrywam, że mail pierwszy co nieco szokujący, tak bym go wręcz nazwała. Pozwolę sobie przeczytać. Nazywam się Marcin, interesuję się zachowaniem ludzkim i psychologią. I jedno z kilku zachowań, na które nie potrafię znaleźć odpowiedzi, to homoseksualizm. Jak to się dzieje, że mężczyźni homoseksualni nie interesują się kobietami i skąd ich specyficzne zachowanie, jakby próbowali udawać kobiety, ale to im nie wychodzi? Czy nie możemy homoseksualizmu nazwać chorobą psychiczną i zacząć szukać lekarstwa bądź odpowiedniego leczenia u terapeuty? Czy nie uważa pan doktor, że w tych czasach być innym od reszty społeczeństwa jest całkiem modne i stąd to dziwne, niezrozumiałe zachowanie? Nie wierzę, że gdyby homoseksualista został sam na sam z piękną, nagą kobietą, nie zachowałby się jak zdrowy facet. A może to jest dowód na istnienie duszy? Kobieta uwięziona w ciele mężczyzny. Proszę o zdanie eksperta. Pierwsza refleksja, która się nasuwa po wysłuchaniu treści tego listu, to jest to, że Marcin tak trochę powierzchownie interesuje się ludzkim zachowaniem i psychologią, bo gdyby się interesował odrobinę dogłębniej, to by doczytał, że homoseksualizm od lat 60. ubiegłego wieku nie jest zaliczany do schorzeń psychicznych, aczkolwiek oczywiście przez jeszcze wcześniej, przez wiek XIX i początek XX, tak był rozpoznawany. Na szczęście medycyna i seksuologia czyniły dosyć duże kroki naprzód w poznawaniu uwarunkowań i determinant homoseksualności i biseksualności, co pozwoliło na wykreślenie orientacji homoseksualnej z międzynarodowej klasyfikacji chorób. Orientacja homoseksualna jest równoważna orientacji heteroseksualnej. Nie ma w tym nic niezwykłego, że ktoś kieruje swój popęd seksualny do osoby tej samej płci. Jest to związane z takim, a nie innym wykształceniem centrów seksualnych w mózgu w około 6 tygodnia życia płodowego. Rodzimy się tacy. Natura chciała, żeby tak istniało. I to nie ma nic wspólnego z modą, ponieważ homoseksualność towarzyszy ludzkości od jej zarania we wszystkich wiekach, pod każdą szerokością geograficzną. Występuje w przybliżeniu taki sam odsetek osób homoseksualnych i jest to jakby naturalna konsekwencja ewolucji człowieka. Dokładnie tak samo moglibyśmy się zastanawiać, dlaczego istnieje niewielki odsetek ludzi naturalnie rudych, kiedy wszyscy powinni być tylko brunetami i blondynami. Jeżeli chodzi o spotkanie na wyspie Robinsona atrakcyjnej kobiety i homoseksualisty, jeżeli on jest biseksualny, to oczywiście podejmie z nią kontakty seksualne. Jeżeli jest homoseksualny, to będzie się masturbował i zaspokajał potrzeby seksualne ze swoją fantazją erotyczną. Dlaczego niektórzy zachowują się jak kobiety? Dlatego, że homoseksualność, podobnie jak i heteroseksualność, bo są to, jeszcze raz powtórzę, stany równoważne, oprócz orientacji mamy również zaburzenia transpozycji płci czasami, większego, mniejszego stopnia. To jest jeszcze inna rzecz, ponieważ są mężczyźni heteroseksualni, którzy lubią się zachowywać jak kobiety i są heteroseksualni i są również mężczyźni homoseksualni, którzy w relacji przyjmują rolę kobiety, ale to jest, mówię, związane nie z orientacją, a z pewnego rodzaju transpozycją, kliniką transpozycji płci. Czy jest to kobieta uwięziona w męskim ciele? Dowód na istnienie duszy, panie doktorze. Kobieta uwięziona w męskim ciele to jest to klinika transpozycji płci. Taką osobę nazywam osobą transseksualną, a nie homo czy heteroseksualną. Zatem proponuję Marcinowi, ażeby
nadal poszerzał swoje zainteresowania ludzkim zachowaniem i psychologią i żeby drobinę doczytał najbardziej podstawowych kanonów o determinantach ludzkiego zachowania, o niuansach ludzkiej seksualności, o tym, jak ta seksualność jest warunkowana i przez jakie mechanizmy. Panie doktorze Mail, drugi myślę ważny dla tej naszej tutaj dzisiejszej dyskusji. Mam pytanie do eksperta. Mam 17 lat i piękną dziewczynę. Ostatnio jednak zauważyłem u siebie dziwne objawy. Coraz więcej czasu mam ochotę spędzać z moim przyjacielem ze szkoły. Dobrze nam razem spędzać czas w szkole i na treningach. Gdy po treningu idziemy razem pod prysznic, bardzo lubię patrzeć na niego, gdy się mydli, odwraca do mnie. Ostatnio zauważyłem nawet, że mój penis drgnął podczas takiego wspólnego prysznica. Wydaje mi się także, że mój przyjaciel prowokuje czasem takie moje reakcje. Dotyka mnie, kiedy są ku temu okazje. Moja dziewczyna robi się o niego zazdrosna, a ostatnio w kłótni rzuciła, że jesteśmy dwoma pedałami. Nie wiem, co myśleć. Czy jestem homoseksualny? Przecież mam dziewczynę. Nie spaliśmy jeszcze ze sobą, ale lubię ją całować. Jak to zdefiniować? Do kogo udać się po pomoc? Czy mój przyjaciel też jest homoseksualistą? Na razie tutaj nie możemy w ogóle po prostu rozpoznać homoseksualności u żadnego z tych chłopaków. Obydwaj mają 17 lat. Znajdują się u schyłku tak zwanej fazy homofilnej, kiedy zupełnie naturalne jest, że osoby tej samej płci, dziewczęta z dziewczętami, chłopcy z chłopcami, lubią ze sobą razem przebywać. Mówię, jest to schyłek, ponieważ później już zaczyna się kształtować mechanizm zainteresowania płcią odmienną. Nasz internauta ma dziewczynę, lubi się z nią całować, ale jednocześnie obserwuje, że lubi przebywać ze swoim kolegą. Być może odzywają się w nim jeszcze nieuświadomione do końca, ponieważ jego proces dojrzewania jeszcze będzie trwał około 2-3 lat. Być może jego centra seksualne ukształtowane są w kierunku biseksualności. Takiej biseksualności, w której na przykład 90% jego aktywności to będzie aktywność heteroseksualna, a na przykład 10% homoseksualna. No, trudno też powiedzieć, że jego kolega jest homoseksualny, ponieważ w żaden sposób nie swoim zachowaniem nie dał poznać, że jest homoseksualny. Być może odbiór jego zachowań wynika z pewnego rodzaju przeniesienia oczekiwań naszego internauty. My nie wiemy, czy tamten chłopak rzeczywiście się w jakikolwiek sposób prowokująco zachowuje, czy jego dotykania swojego kolegi nie są po prostu zwykłym dotykaniem przyjaciela, zupełnie naturalne, pozbawione całkowicie jakiegoś aspektu seksualnego, a nasz autor naszego listu odbiera pewne rzeczy w taki sposób troszeczkę nadwrażliwy. Może to być oczywiście związane na przykład właśnie z rozbudzaniem się tych jego centrów biseksualnych. Tego nie wiemy. Nie ma powodu do niepokoju. Dziewczyna oczywiście jest zazdrosna, bo na wieku 17 lat no, chciałaby, żeby tę większość czasu jej poświęcać, żeby dbać o nią. No, tak jest, takie łatwo jest oczywiście rzucać w przestrzeń dwa pedały, ale to wynika przede wszystkim z takiej agresji słownej i z pewnego rodzaju dezaprobaty, że za mało się mną zajmujesz, no bo jeżeli się mną nie zajmujesz, no to wiadomo, że jesteś odmiennej orientacji. Na razie nie przejmowałbym się na jego miejscu. Proponowałbym, żeby siebie obserwował, jak u niego ewoluować będzie ten popęd seksualny, który jest jakby na tym etapie, jest na etapie rozwoju. I ostatni list już od zadeklarowanego geja. Uwiera mnie mój homoseksualizm i nie wiem, gdzie mogę szukać pomocy. Nie umiem do tej pory znaleźć sobie partnera. Teraz już wątpię, żebym go znalazł, bo powoli dobijam do 40. Problemem jest u mnie to, że geje generalnie mnie nie pociągają fizycznie i psychicznie, natomiast heterycy i owszem. Nie chodzi tu o brak samoakceptacji, bo to mam już dawno za sobą. Zresztą dość szybko zaakceptowałem swoje skłonności, natomiast zawsze miałem problem ze znalezieniem odpowiedniego faceta. Tutaj mamy problem
odwieczny problem, który dotyka świata i heteroseksualnego, i homoseksualnego, a mianowicie problemu ze znalezieniem odpowiedniego partnera. Każdy z nas ma swój własny, jakby taki wewnętrzny model, wizerunek osoby, z którą chcielibyśmy dzielić życie, z którą chcielibyśmy się łączyć w pary. I szukanie tej drugiej połowy jabłka zajmuje czasami wiele lat. Jeżeli tutaj nasz autor naszego listu uważa, że seksualnie pociąga go sytuacja, w której udaje mu się mężczyznę heteroseksualnego, przynajmniej który się deklaruje jako heteroseksualny, uwieść, jest nastawiony na poszukiwanie i na uwodzenie takich mężczyzn. No wiadomo, że z mężczyzną heteroseksualnym, czy nawet biseksualnym, ma małe szanse na ułożenie sobie związku. Zatem nie jest, on nie poszukuje tak naprawdę kogoś do stałego związku, poszukuje kogoś, kogo mógłby zdobyć. Bo mamy tutaj paradoks. Z jednej strony nie pociągają go osoby homoseksualne, zatem jeżeli nie pociągają go osoby homoseksualne, to prawdopodobieństwo nawiązania stałego związku relatywnie się zmniejsza. Tak naprawdę jakie są rzeczywiście oczekiwania? Czy pomimo tych 40 lat tak naprawdę on wie, czego on, czy oczekuje od życia? Czy on jest wiecznym łowcą, który poszukuje nowych zdobyczy? Czy też rzeczywiście on szuka kogoś do trwałego związku, zakładając sobie z góry taką poprzeczkę, którą trudno jest osiągnąć, bo powtarzam, jeżeli nawet znajdziesz sobie osobę biseksualną do stałego związku, to musisz się liczyć z tym, że tamta osoba przez swoją biseksualność będzie szukała kontaktu z osobą odmiennej płci. W przypadku osoby heteroseksualnej w ogóle jest niemożliwe nawiązanie z nią stałego związku. Zatem swoistego rodzaju pad. Zatem nie do końca mamy sprecyzowane oczekiwania. Mnie, że osoba homoseksualna osobie homoseksualnej nierówna i ciężko tak powiedzieć, że generalnie pod względem fizycznym i psychicznym takie osoby go nie pociągają. No prawda? Więc właśnie tu jest problem, dlaczego mu nie odpowiadają, pod jakim względem. Ten list jest zbyt krótki, żeby można było szerzej się wypowiadać. Mamy jakby zawężoną liczbę informacji. Czyli kierujemy do specjalisty. Zdecydowanie tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Moim i waszym gościem był jak zwykle specjalista seksuolog dr Andrzej Depko. Jeżeli chcecie, aby wasz list został przeczytany tu w programie Bez Tabu, kierujcie je na adres beztabu@wp.tv. Zachęcam jak zwykle do brania udziału w dyskusji na forum oraz do subskrybowania cyklu Bez Tabu, dzięki czemu otrzymacie maile z informacjami o kolejnych odcinkach. Dziękuję i do widzenia.